Kapitan Marvel, nawet ty musisz kiedyś wrócić na Ziemię. Tony Stark umie projektować świetne zabawki, ale czy ty umiesz ich użyć przeciw komuś takiemu jak ja? Twoje moce nigdy nie sprostają temu, co szykuje dla ciebie i reszty Avengersów. Silniki odrzutowe. Dość prymitywna technologia dla rzekomo najpotężniejszej bohaterki we wszechświecie. Emitery elektronowe pozwalają ci skumulować własną energię i wzmocnić ją o 10 MW, by odeprzeć atak. Chyba, że wyprowadzę go ja. Możesz wzlecieć wyżej, dalej, szybciej, ale przed tą walką nie zdołasz uciec. Technologia, którą Tony Stark zastosował w twoim stroju, to tylko ułamek potęgi, jaką ja dysponuję. Można ją opisać jednym słowem – niepokonana. Promień paraliżujący. Wreszcie jakieś wyzwanie dla mojego pancerza. Ale ile czasu utrzyma się efekt? Może zyskasz na czasie, lecz wszystko ma swoją cenę. Ta sztuczka tylko rozjuszy moją mecha-armię, która tym zacieklej będzie walczyć z żałosnymi obrońcami Ziemi. Stark przeszedł samego siebie, prawda? Tyle nowych możliwości, ale w głębi duszy, kapitan Marvel, wciąż jesteś tylko żołnierzem. Przyjmujesz rozkazy od cywili, którzy żądają ochrony, lecz sami dowiedli, że nie są warci, by żyć. Tylko trwonią zasoby twojej planety. Wyświadczam Avengersom przysługę. Ukrócę to bezmyślne marnotrawstwo. Podziękujecie mi później, kiedy już odniosę zwycięstwo.